Bataty obieramy, kroimy na kształt frytek. Mieszamy je z mąką kukurydzianą, którą możemy zastąpić również mąką ziemniaczaną. Następnie dodajemy oliwę lub olej. Na koniec mieszamy z cynamonem i brązowym cukrem. Frytki wykładamy tak, aby się nie dotykały, na wyłożoną papierem do pieczenia formę. Pieczemy około 15 minut w 200 stopniach Celsjusza. Następnie obracamy frytki na drugą stronę i pieczemy jeszcze przez około 10 minut. Frytki najlepiej smakują ciepłe, ponieważ później robią się miękkie i wilgotne. Nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrypcji kanału, jeśli przepis spodobał Ci się.